tarot z planem duszy w czytaniach na czerwiec. A czerwiec przynosi nam różne daty, na przykład 1 czerwca to Dzień Dziecka, także zadbajmy o nasze dzieci. Potem będzie też pełnia księżyca i no oczywiście nów i pełnia księżyca, nów 6, pełnia chyba 22 z tego co pamiętam. No i oczywiście będzie początek kalendarzowego lata i to zacznie się 20 czerwca, ten letni czas. Będziemy mogli się cieszyć no, latem już teraz w pełni oczywiście. No różne tutaj astrologiczne też są informacje, jeśli chcecie to można też posłuchać o tym. Także pobieżnie z tego co w datach to powiedziałam. I jeszcze na koniec jest warsztat reinkarnacyjny, który organizujemy w Bydgoszczy. Więc zapraszam na ten warsztat. To jest ostatni weekend czerwca. Plan duszy, kurs online, odbędzie się kolejny na jesień. Także zapraszam, jeśli ktoś jest zainteresowany, to można się zapisywać, jest sporo czasu. Jeszcze zapraszam na moją stronę internetową www.planduszy.pl. Tam znajdziecie różne interesujące być może informacje na temat planu duszy. Są czytania tarota, jeśli ktoś chciałby sesję indywidualną, to jak najbardziej można sobie tam wybrać. I jeśli chcielibyście posłuchać wywiadu z Włodkiem Osińskim, który będzie prowadził warsztaty reinkarnacyjne, to tutaj umieszczę taką literkę i w rogu, żeby można było sobie kliknąć i odsłuchać naszą rozmowę, którą przeprowadziliśmy w kwietniu o duszy i nie tylko. Także zapraszam wszystkich do czytań na czerwiec. Witam wszystkie wodniki w czytaniu na czerwiec. Zobaczymy, jak to wygląda u Was, co tu w tym czerwcu wyłoni się w kartach. Na początek kabalistyczny tarot, jedna karta. Później będziemy mieli drugą talię. W tym przypadku to jest talia This Might Hurt tarot. No i będą potem trzy karty wyroczni. Każda karta z innej talii wyroczni. No i zobaczymy, co tu u Was się dzieje. No dobrze, to będzie ta karta. 7 mieczy. Jest tutaj dużo myśli, bo 7 to już jest też przełomowo, ale też dużo myśli, w sensie takiego myślenia, cóż takiego mogę wymyśleć, żeby było mi łatwiej. Niekoniecznie podążanie też za jakimiś zasadami, czy wyznaczonymi trendami, czy takimi zapisanymi nawet w prawie rzeczami, ponieważ tutaj jest chęć jakiegoś kombinowania. Wykombinuję tak, żeby mi się udało. No i tutaj umysł jest aktywny i to bardzo aktywny. Tutaj też to są myśli, które nie mają jakby formy, ponieważ mamy necach. Jest to na drzewie życia takie miejsce zwycięskie, tak? Chcę zwyciężyć wszystko i wszystkich. Bez względu na konsekwencje czasami, no zobaczymy, co tutaj jeszcze się pokaże. Tutaj umysł nie jest w stanie wymyśleć niczego, co będzie takie totalnie wyczerpujące, ponieważ umysł ma swoje ograniczenia, to chcę powiedzieć. Mamy księżyc w wodniku, czyli bardzo taką waszą energię, ale księżyc to jest zawsze zaciemnienie, tak? Tutaj nie widzimy pewnych rzeczy. Nie jesteśmy w stanie dostrzec być może wszystkiego, co idzie i kryje się za takim czy innym sposobem myślenia. No dobra, to tak na początek. Litera hebrajska za imię, jeszcze dodam, jest w tłumaczeniu, może oznaczać miecz. I tutaj można odnieść to tak symbolicznie do tego, że miecz to jest narzędzie, którym możemy się bronić lub atakować na przykład, tak? Więc tutaj uwaga na to, co myślicie, na to, co mówicie, bo nie tylko chodzi o atak taki zewnętrzny, ale możecie atakować siebie, tak? Czy jakby wytykać sobie być może coś. No dobrze, to teraz będzie tak. Tutaj jest energia wasza.
Idąc dalej, mamy tutaj przeszłość. Tutaj jest teraźniejszość i przyszłość. Przepraszam, jeśli było słychać jakiś hałas, ponieważ akurat kawka się zrobiła, żeby mi się miło czytało. Dobrze, bo tutaj mamy to, co pomaga, a tutaj coś, co może przeszkadzać. Jakieś dodatkowe tutaj podpowiedzi. No i na koniec suma, być może podsumowanie, być może jakaś informacja taka konkretna, co z tego wszystkiego wyniknie, czyli rezultat. W atmosferze mamy rycerza kielichów. Rycerz kielichów jest energią bardzo romantyczną, bardzo emocjonalną. To często działamy pod wpływem emocji i właśnie działamy, tu jest to słowem kluczowym, ponieważ rycerz to jest akcja. W atmosferze może być tak bardzo intensywnie pod względem emocjonalnym. Będziecie chcieli być może działać, coś zrobić pod wpływem emocji. No właśnie, więc tutaj uwaga, emocje w połączeniu właśnie z tą kartą siedmiu mieczy, to może być takie trochę niebezpieczne, bo możecie zrobić coś, czego ewentualnie niektórzy mogą żałować w przyszłości. Więc tutaj ta energia się wokół Was kręci. Natomiast jaka jest Wasza energia w tym momencie w stosunku do tego, co jest już na stole? Królowa mieczy. No to Wy jesteście w swoim żywiole, powiem tak. To jest wytykanie prawdy, takiej czy innej. To jest mówienie rzeczy bez takich hamulców czasami. Dotykanie prawdy, zobaczcie, ten scyzoryk, no może to nie jest scyzoryk, ale nóż, ma symbolizować tutaj tą kwintesencję, tą prawdę, do której ta królowa chce się zwykle dokopać. Ona tutaj nie będzie owijać w bawełnę. To często jest taka energia zdzierająca maski i być może właśnie będziecie chcieli użyć tej energii do tego, żeby wyjść na swoje, bo no, ona tutaj z tym narzędziem będzie bardzo skupiona na myślach, na słowach, na takim właśnie czasami pójść, będzie chciała pójść po swoje, nie patrząc na konsekwencje być może. Więc no, będę się bronić, będę używać wszystkich możliwości, które są mi dostępne. Więc uwaga, Wy możecie chcieć tak trochę powalczyć, moim zdaniem. Pod wpływem emocji. Emocji więcej i to w przyszłości karta, która mówi o szczęściu, o takim przepływie wielkich ilości emocji. I teraz gdybyśmy patrzyli na ten obrazek i czytali intuicyjnie, to jakieś szczęście rodzinne być może, czy jakaś taka unia jest tutaj pokazana. Bardzo piękna energia, często związków, które czują się w pełni spełnione. I tutaj być może w przeszłości taka unia miała miejsce i teraz te karty, które się pokazują, mówią o tym, że być może ktoś chce obronić swoje szczęście, chce obronić, chce przywołać, chce zrobić wszystko, co w mocy osoby, żeby to było tak jak wcześniej, żeby to działało tak jak wcześniej, żeby tu była pełnia szczęścia. Zresztą wszyscy chcemy budować swoje szczęście rodzinne i chcemy być z innymi, chcemy doceniać, chcemy kochać, chcemy być kochani. Więc myślę, że to jest walka, którą można stoczyć, bo te siódemki to często mówią o takim właśnie, takiej chęci powalczenia. Dalej więcej kielichów. W teraźniejszości czerwcowej mamy trzy kielichy. Kartę świętowania, to może być też karta przełomu, bo tutaj na drzewie życia jest to bina, czyli bardzo żeńska energia zrozumienia. Zrozumienia, że emocje są ważne, że wspólne świętowanie, wspólne bycie prowadzi właśnie do tego, co wcześniej. Dla niektórych powiedziałabym, że to może być trójkąt, który mógł, czy niszczy w jakimś sensie, może to szczęście rodzinne, ponieważ tak na wprost czytając, patrząc na wizerunek, ta karta może mieć blask, który mówi o świętowaniu. Natomiast gdybyśmy odwrócili, to można by powiedzieć, że tutaj jest coś niekoniecznie dobrego, co się dzieje.
ponieważ może brakować zrozumienia, może brakować tych emocji, które powinniśmy w sobie odkrywać, czerpiąc radość, czerpiąc taką satysfakcję i szczęście z tego bycia wspólnego i z tego szczęścia rodzinnego, z tego szczęścia, które budujemy właściwie codziennie, będąc w związkach. Tutaj ta królowa na szczycie i wy w tej energii, to jest może coś takiego, jak powiem i czasami nie panując nad emocjami, bo to jest spontan tutaj w tej trójce kielichów, nie panuję nad emocjami i mówię, co mi ślina na język przyniesie. I to niekoniecznie może być dobrym zachowaniem. Ale zobaczmy, co tutaj w przyszłości. Diabeł. No tak. To jest karta koziorożca, karta ziemi, która mówi o tym, że tutaj wszystko to, co ziemskie, ma ogromne znaczenie. To, co jest używką, to, co jest materią, to, co kusi. I tutaj może być duże kuszenie. I jeśli ktoś chce coś dostać, to ten diabeł jak najbardziej będzie tutaj w mocy i zawładnie wami. Więc uwaga, co się tutaj może dziać, będąc w szczęściu rodzinnym? Takie specyficzne czytanie. Dla niektórych z was, którzy są w związkach, pielęgnowanie tego związku i takie dzielenie się miłością raczej niż ocenianie i raczej niż wytykanie błędów, bo tutaj ta królowa, ona też potrafi, tak? Wytykać błędy, to co mówiłam wcześniej, mówić, to jest, to mi się nie podoba, tego nie chcę, tamtego nie lubię. I ona tutaj może dla was tak działać, tak niefortunnie trochę. Także uwaga na to, co wy myślicie. Zresztą jest znak wodnika. No, jesteśmy teraz w takim miejscu, że ten nowy właśnie Pluton w wodniku działa na nas wszystkich na niebie. I tutaj ta ziemia w postaci tego diabła i materii może być ciężka. To też może być taki ciężar dla niektórych z was. To mogą być ograniczenia, ponieważ diabeł często, tutaj akurat w tej talii, to niekoniecznie jest to diabeł, który pokazuje ludzi w łańcuchach. Natomiast bardzo często pokazuje tak, chociaż mamy te łańcuchy. No tak, tutaj bardzo jakbyśmy się blisko przyjrzeli, to ci ludzie, te wszystkie osoby są połączone i związane łańcuchami. Czyli jest tu jakieś przywiązanie. Sprawdźcie w czerwcu, do czego jesteście przywiązani, do materii, do rzeczy, do używek, do pewnego stylu bycia czy życia, czy może chodzi właśnie tutaj o coś, co chcecie celebrować cały czas, nie dbając na przykład, być może zaniedbując szczęście rodzinne, tak? Bo tutaj jest spotkanie przyjaciół, powiedzmy. Spontaniczne spotkania, spontaniczne wyjścia na jakieś piwo, na jakieś inne rzeczy. No i teraz trzeba by było brać pod uwagę, jeśli jesteście w parze, tą drugą osobę. Jeśli nie jesteście w parze, to tutaj też trzeba uważać, z kim jesteście w komitywie, z kim chcecie spędzić noc na przykład. Może to osoba być, która nie jest wolna, więc żeby dostać coś, czego pragnę i chcę w tym momencie, to robimy czasami coś, o czym mówi ta siódemka mieczy, co nie jest tak naprawdę zgodne czasami nawet z naszymi zasadami, tak? Więc uwaga. No tutaj taki scenariusz jakiejś zdrady może się kroić. No bardzo. Powiem wam, że te karty są jednoznaczne praktycznie. Gdyby ktoś mi zadawał pytanie, to powiedziałabym, że kochaj i pamiętaj, jeśli jesteś w związku, to bądź wierny, bądź szczery, bądź tutaj i teraz, bądź w harmonii. Podejmuj takie decyzje, które będą przynosić tylko harmonię i tylko dobro dla tego związku, tak? Jeśli coś nie pasuje, to trzeba to omówić. I tutaj zobaczcie, jest to połączenie takie, które daje dużo radości. Tutaj to, co pomaga, czyli w przeciwieństwie do trójki, która już pokazuje tutaj pewnego rodzaju sytuację, w której jakby jest ludzi więcej i możemy na przykład zboczyć z obranego kierunku. Razem 2 i 3 to 5, czyli mamy jakiś przełom. Uwaga właśnie. I diabeł tutaj w tle, mam wrażenie, że może to być właśnie kuszenie takie, które
Jeśli tego nie rozpoznacie, może Was sprowadzić bardzo mocno na manowce. Co Wam przeszkadza? Co może być niedostępne? Umiarkowanie. Już sama nazwa wskazuje, że tutaj możecie nie móc w sposób umiarkowany podejść w ogóle, czy jakiś zrozumiały do faktu, który gdzieś tam się ujawni. W sensie chcę tego i koniec, i tutaj nie będzie umiarkowania, tutaj pójdę na całość, tak? Jeśli chcę coś zdobyć, to zdobędę i nie będę tutaj szukać jakichś złotych środków albo jakiegoś połączenia. Ta karta umiarkowania mówi o tym, że tutaj anioł czuwa, a anioł może akurat zasłonić sobie oczy skrzydłami w tym momencie. I co? I pojawi się inny anioł, czarny, taki, co nie ma skrzydeł, tylko gwiazdę na czole. I tutaj uwaga, na co patrzycie? Co Was kusi swoją powierzchownością czasami? Co nie ma głębi. Tutaj gdybyście chcieli mieć dostęp, to macie dostęp do umiarkowania, ale ono w pewnym sensie będzie zablokowane. Ten anioł, który ma Was chronić, no właśnie, albo się odwróci, albo te oczy zasłoni. Więc uwaga na takie spotkania spontaniczne, na sytuacje, gdzie alkohol jest, gdzie są takie rzeczy, albo emocji dużo. Ten rycerz tutaj romantyczny w tle mówi o tym, że romans wisi w powietrzu. Szóstka monet. No to jest taka ekstra porada, taka sytuacja, w której mamy kogoś, kto nam daje coś, może daje ze szczerego serca, a może rzuca nam takie ochłapy, okruchy. Na przykład mąż lub żona wyjechali, to mogę się podzielić czymś. Tak? A każdy sobie dopowie czym. Myślę, że tutaj potrzeba właśnie zwrócić uwagę na to, bo to jest ten sam żywioł, który jest tutaj w postaci tego diabła. Dzielę się, tak? Strój też czarny. W tym momencie odczytałabym tą kartę jako rzucanie takich okruchów ze stołu pańskiego. Takie właśnie wprowadzanie takich sytuacji, gdzie ci, którym czegoś brakuje, może bliskości, może szczerości, będą lgnąć i dostawać jakiś ochłap, ułamek, jakąś taką rzecz. Czasem jest tak, że mam też czytania różne prywatne i osoby, które się zgłaszają, pytają o romanse, pytają o tą drugą osobę, często pytają, czy mnie ta osoba kocha, co mi daje. No właśnie, i w przypadku, kiedy taki rozkład ułożyłby się na stole, powiedziałabym, że właściwie raczej bierze co najlepsze. Niekoniecznie daje. Może to się jawić jako dawanie, ale to jest tylko chwilowe. Więc uważałabym tutaj, bo ten zestaw kart dosyć mocno mówi o tym, że jest tutaj zagrożone czyjeś szczęście rodzinne, czy w ogóle czyjeś szczęście. Nawet jeśli nie ma rodziny bliskiego kogoś, z kim żyje, nie jest w żadnym związku, to tak czy siak może zostać wykorzystany lub wykorzystana. I serce będzie potem bolało, więc uwaga, na romanse jakieś takie właśnie letnie, bardzo takie czasy są, kiedy nadchodzi lato, że stajemy się bardzo romantyczni. A co jest tutaj wynikiem? 5 mieczy. No, nie jestem zdziwiona, ponieważ jeśli coś potem się dzieje, no to właśnie, dzieje się tak, że wszyscy się obrażają, każdy jest dotknięty. Właściwie nawet jeśli ktoś wygrywa, to i tak jest przegrany. Więc, no, tak jak mówiłam od początku, może tutaj być sytuacja, w której poczujecie się przegrani, poczujecie się wykorzystani. Dlatego bądźcie bardzo, bardzo czujni. Od Was bardzo dużo zależy, ponieważ jeśli jesteście związani ze swoją intuicją, jeśli jesteście w stanie prosić anioła, żeby odsłonił oczy, żeby czuwał nad Wami, to możecie uniknąć sytuacji. Albo jeśli Wy sami macie taką energię, wchodzicie tutaj w taką energię, dostanę to, czego chcę, tak czy siak, no to wtedy trzeba trochę zwolnić tempa, starać się to rozpoznać w sobie. Ponieważ budzi się wtedy taki demon, który każdy z nas ma w sobie. No dobrze, co ten diabeł tutaj dalej może nam jeszcze pokazać?
Samotność. Oddalenie. Bycie w takim miejscu, w którym no, trzeba by było raczej zerknąć do środka. Bo może to być tak, że coś chcecie zrobić, co nie zostało wcześniej jakby zakończone, czy dopracowane, czy gdzieś tutaj może potrzebujecie wewnętrznego światła, to co powiedziałam przed chwilą, żeby uniknąć tutaj, to jest karta w ogóle panny, żeby uniknąć sytuacji tego kuszenia, to potrzebujecie tego światła wewnętrznego. To jest ten sam żywioł. Tutaj mamy pannę i koziorożca, dwie karty, takie znaki, które są mocno przywiązane do materii. Starajcie się zerknąć w głąb, żeby uniknąć tutaj takiego kuszenia właśnie, żebyście mogli się oświecić, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje we mnie czy na zewnątrz, żebyście doszli, dotknęli tej prawdy, tak, żebyście tutaj uziemili troszeczkę siebie i nagle przybyli do tu i teraz, żebyście no, nie pozwolili na to, żeby ten diabeł zwyciężył albo żeby tutaj ktoś został zraniony czy zrujnowane szczęście rodzinne, tak? Więc tutaj uwaga na to, co się dzieje. Czy to w Was, czy na zewnątrz. Piątka mieczy. Piątka buław. No, nie przełomowo, to jest tak, że strach. Będziecie chcieli tutaj iść na udry być może, albo ktoś będzie chciał tutaj z Wami walczyć na siłę i mocno. Gdzieś dla niektórych może to być duży przełom. Potrzebujecie dużo siły i mocy do tego, żeby pokonać tutaj to, co się będzie odbywać. Uwaga na słowa, uwaga na myśli, uwaga na to, co Wy chcecie stworzyć. Karta Lwa mówi o tym, że jest tutaj taka delikatność Was. Pomimo tego, że jest bestia, to można z nią zrobić porządek. I dobrze by było, zanim ona otworzy tą paszczę i ruszy na polowanie, żeby ją obezwładnić, w jakimś sensie zaspokoić. Delikatnym takim, ale bardzo takim solidnym, czy takim, jak to powiedzieć, podejściem bardzo stanowczym przekierować w inną stronę. Myślę, że dla niektórych z Was to będzie duży miesiąc, taki, gdzie będziecie no, walczyć albo właśnie ze swoimi wewnętrznymi demonami, albo będziecie tutaj mieli kogoś, kto będzie chciał być może Wami zawładnąć. Ta Wasza siła i moc Królowej Mieczy, ona może działać na Waszą korzyść, bo możecie być też tak tacy bardzo dążący do tego, żeby odkryć prawdę i to wtedy Wam pomoże i wtedy nie będziecie tutaj szli w tą siódemkę, czy nie będziecie będziecie pod wpływem kuszenia, ale będziecie w stanie to wszystko nazwać, odkryć, zedrzeć te maski, tak jak mówiłam, powiedzieć, że no nie, tego to ja nie przyjmuję, to jest dla mnie za mało, ja potrzebuję czegoś więcej. Dla mnie tutaj nie ma tej głębi, tak? Tutaj pustelnik, królowa, mogą działać dwójka kielichów, mogą działać bardzo pozytywnie i też moc na końcu, która się pokazała. Także nie dajcie sobą manipulować. Starajcie się zawsze dążyć do prawdy, bo to Was uratuje przed wszelkimi konsekwencjami. Miłość i prawda. One tak i tak wychodzą potem, jakby napływają. No ale po co doświadczać jakichś trudnych emocji, kiedy możemy temu zapobiegać? No dobrze, to teraz mamy jeszcze karty wyroczni. Zaufaj swojej intuicji. Bardzo na czasie. Moje życie jest szczerze prowadzone. Czy jestem prowadzony prawdziwie, czy prowadzona prawdziwie w moim życiu. I to jest bardzo istotne, jeśli ufamy intuicji. Ufajcie tej intuicji. Starajcie się, żeby ci, którzy będą chcieli Wami manipulować, natknęli się tutaj na tarczę, tak? I żeby ta tarcza chroniła Was przed wszelkim niebezpieczeństwem i zakusami. O.
Mamy tutaj klucz, czyli ta intuicja jest kluczem do tego, żeby uniknąć wszelkich problemów, żeby pozbyć się tego, co może Wam przeszkadzać. I kluczem jesteście też Wy. I Wasza świadomość, Wasza siła, instynkt, który powinien być pod kontrolą. Klucz jest bardzo ważny, symboliczny, tak? Znalezienie klucza mówi o tym, że znajdujemy rozwiązanie, znajdujemy też klucz, który otwiera inne drzwi, otwiera drzwi do wolności, a nie do łańcuchów. Rozpoczęcie jakiegoś nowego cyklu. No, tutaj może być nowy cykl, ponieważ coś tu być może chce dobiec końca, w sensie może to być jakaś ostatnia lekcja, może to być ostatnie kuszenie, jak to w Biblii. Może to być taki test, który będziecie przeżywać. I tutaj to trzeba mieć też na myśli, że być może czasem pojawiają się różne sytuacje wokół, które mają nas przetestować. A Wy, mając ten klucz, macie i odpowiedzi, i rozwiązanie, i otwierają się właśnie te nowe drzwi, o których powiedziałam. Nowe drzwi do nowego cyklu, tak? Nowy cykl, który będzie totalnie inny, będzie pokazywał jakieś inne możliwości. To jest trochę tak, że przechodzimy ze starego myślenia w nowe, że kończymy jeden cykl w życiu i rozpoczyna się totalnie inny czas. Także jakiś taki przełom, myślę. Także tak to nam wyszło. Bardzo, bardzo ciekawie, powiem szczerze. Bardzo interesujące czytanie, bardzo szczególne. Życzę Wam bardzo też udanego czerwca. Do zobaczenia.